Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To słowo, które tu widzimy, pokój, chyba bardzo jest aktualne. Bo wielu może mówi o wojnie, ale warto powiedzieć o pokoju. O pokoju, o którym Maryja w Fatimie dokładnie mówi. Kochani, na początek pozwólcie, że przywołam rozmowę Łucji z Franciszkiem. Pewnego dnia pytano mnie, czy nasza Pani kazała nam modlić się za grzeszników. Odpowiedziałam przecząco. Gdy wypytywano Hiacyntę, Franciszek zaraz mnie zawołał i powiedział: teraz skłamałaś. Jak mogłaś powiedzieć, że nasza Pani nie kazała nam modlić się za grzeszników? Czy nie kazała nam modlić się za grzeszników? I oto odpowiada Łucja: za grzeszników? Nie. Kazała się modlić o pokój, żeby wojna się skończyła. A za grzeszników to kazała ponosić ofiary, Franciszku. Rzeczywiście. A ja już myślałem, że skłamałaś. Pamiętamy, że Franciszek nie słyszał Matki Bożej, więc znał tylko to, co mu Hiacynta czy Łucja przekazały. Przywołuję ten fragment tylko dlatego, żebyśmy mieli świadomość, że jednak każde słowo w tym, co mówi Maryja, jest istotne. Więc jeśli prosi o ofiary, to dla kogo? Za grzeszników. Ale prosi, by się modlić o pokój, o zakończenie wojny. Są to istotne słowa, bo widzimy, że tutaj Franek się już niepokoił, bo wprowadzasz błąd. To w takim duchu, kochani, chcę, żebyśmy sobie powiedzieli o pokoju tak, jak mówi Maryja. Przepraszam, że może to uczynię w taki sposób, ale chcę wam pokazać, moi drodzy, bo bardzo dużo dzisiaj mówi się o Fatimie i o tym, co Matka Boża mówiła, o Chinach, o trzeciej wojnie, o wszystkich już scenariuszach. Kochani, są cztery książki. Wy je doskonale wszyscy znacie. Jeszcze raz je przypomnijmy. Dwie części wspomnień siostry Łucji i dwie książki, jedna przesłanie z Fatimy, a druga apele orędzia fatimskiego. To są jedyne książki, które są w pełni autorstwa siostry Łucji. Więc jak czegoś tutaj nie ma, a ktoś mówi, że Łucja mówiła, to po prostu zmyśla. Ostatnia książka, którą Łucja napisała, to jest przesłanie z Fatimy. Dość cienka, bo ma 60 kilka stron. Pisała ich do ostatnich dni życia, opisując, jak postrzegam przesłanie przez pryzmat czasów i wydarzeń, i pisała w ostatnich dniach swego życia. Nie opisała wszystkich objawień, skończyła, rozpoczynając na sierpniu, bowiem zmarła. A więc wszystko, cokolwiek miałaby powiedzieć, również o tych wojnach i tak dalej, na pewno by tu napisała, skoro pisze o pewnych sprawach, które bardzo nas dzisiaj interesują. I tam żadnego słowa Chiny, trzecia wojna, czy jakiś scenariusz dokładnie opisany, jak ta wojna będzie wyglądać, nigdzie w żadnej książce siostry Łucji nie ma. Przepraszam, że o tym mówię, bowiem tylu telefonów i listów, co w ostatnim czasie tutaj napływają, to się ma wrażenie, że wojna to jest jakaś informacyjna. To na pewno jest. A więc co mówiła Maryja, kochani? Zanim Maryja powie, wiemy, że anioł ich wprowadza takimi słowami. Co robicie? Módlcie się. Módlcie się dużo. Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać światu wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie modlitwę i umartwienia. A jak się mamy umartwiać? Zapytałam. Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi on jest obrażany, i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą ojczyznę. Jestem aniołem stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle. A więc już wiemy,
że przez akty duchowe, przez ofiarę, przez cierpienie, przez pewne wyrzeczenie z konkretną intencją, ja nie tylko wpływam, że się uświęcam, że zmienia się coś w mojej duszy czy sercu, ja naprawdę wpływam na świat. Mówi to kto? Anioł stróż Portugalii, którego Portugalia przez 300 lat czci w oficjalnym kulcie. Więc kiedy Portugalia doświadcza prawie że wojny domowej, to przychodzi ich anioł stróż i wie co mówi. Wie, że modlitwą, ofiarą możemy zmienić sytuację, która wydaje się, że bez broni, bez oręża, bez siły, bez wojska, ani róż. No właśnie, jest dokładnie odwrotnie. Jako ludzie wierzący musimy cały czas uczyć się, by spojrzeć inaczej. Dzisiaj cały czas świat się pochyla, ile dolarów popłynie na Ukrainę. Dobrze, to jest solidarność ludzka i polityka, to są ich prawa. My dzisiaj, w pierwszą sobotę miesiąca, powiedzmy sobie, co mówi Bóg. Żebyśmy nie dali się zwieść, że jak tej jakiejś pomocy nie będzie, militarnej czy finansowej, to już będzie koniec świata. Koniec świata będzie, kiedy was nie będzie w tych ławkach. A wy jesteście i się modlicie. To miejcie świadomość, co robicie. To w tym kontekście jeszcze raz pozwólcie, że będę kontynuował, mówił o tym, jak ważna jest ta modlitwa w ten dzień i to, co wy robicie. 13 lipca roku 17, krótko po naszym przybyciu do Kowada Iria, gdy odmówiliśmy różaniec z ludźmi licznie zebranymi, zobaczyliśmy znany już nam błysk światła, a następnie Matkę Bożą na dębie skalnym. Czego sobie Pani ode mnie życzy? Zapytałam. Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko ona może te łaski uzyskać. Nie, że Maryja się postara. Jak dobrze pójdzie, to może wyprosi, tylko ona przychodzi, by nam powiedzieć. Jak będziecie codziennie odmawiać różaniec, to przez Maryję możemy wyprosić pokój, bo tylko ona może te łaski uzyskać. Tak mówi w Fatimie. Więc skoro każde słówko jest ważne, a Maryja raczej nie mówi raz tak, tylko jeśli mówi, to każde słowo jest dla nas darem, ziarenkiem prawdy, ziarenkiem dobra i drogowskazem. Tylko ona może te łaski uzyskać. Mówi jakby o kimś innym, bowiem w październiku dopiero się przedstawi. Jak uczyni cud, wszyscy będą wiedzieć już, że ta Pani, śliczna, piękna Pani, to jest tą z nieba Matką Bożą Różańcową. Nieraz już tu padało z tej ambony, że skoro w litanii loretańskiej mówimy o Maryi, Królowej Pokoju, to wiemy, kto rządzi. Poddany czy król? To królowa, jeśli jest królową pokoju, to w jej rękach, głosi Kościół, jest dar pokoju dla świata. Ona niesie Chrystusa, księcia pokoju. Ona go daje światu. Tej łaski nikt nie jest w stanie inną drogą uzyskać, jak przez Maryję. To dlatego Łucja napisze w tym liście, który da Ojcu Świętemu, kiedy będzie w Fatimie rok po zamachu. Trzecia część tajemnicy odnosi się do słów Matki Bożej, jeżeli nie. Jeśli nie uczynią tego, o co prosi Maryja, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie miał wiele do cierpienia. Różne narody zginą. Trzecia część tajemnicy jest symbolicznym objawieniem odnoszącym się do tej części orędzia, które spełni się. Zależnie od tego, czy przyjmujemy żądania zawarte w orędziu, czy też nie. Jeśli przyjmą moje żądania, Rosja się nawróci i zaznają pokoju. Jeśli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki, wywołując wojny. Zobaczcie, 105 lat temu było to powiedziane. A
A my dzisiaj tego doświadczamy bardzo namacalnie. Ponieważ nie przyjęliśmy tego wezwania zawartego w orędziu, jesteśmy świadkami jego spełnienia, a Rosja rzeczywiście zalała świat swoimi błędami. A chociaż jeszcze nie oglądamy całkowitego wypełnienia się tego proroctwa, widzimy, że stopniowo zbliżamy się do niego wielkimi krokami, bo to nastąpił zamach na papieża. I Łucja mówi tak, pisze, i nie mówmy, że to Bóg nas tak karze. Przeciwnie, to ludzie sami ściągają na siebie karę. Bóg przestrzega nas cierpliwie i wzywa do powrotu na dobrą drogę, szanując naszą wolność, jaką nam podarował. Dlatego to ludzie, jeśli grzeszą i nie wynagradzają, ponoszą odpowiedzialność za cierpienie i wojnę. Rozumiecie, co wy robicie, kochani? Wy dzisiaj czynicie to, co Bóg prosi. Możemy powiedzieć, to ja nie ponoszę odpowiedzialności za tą wojnę, bo ktoś poniesie przed Bogiem. Czy trybunały ludzkie rozstrzygną, osądzą? Nie wiadomo. Bóg na pewno. I jeśli ktoś zna Fatimę i mówi, że kocha Maryję, a w pierwszą sobotę miesiąca nie ma czasu na modlitwę wynagradzającą, w jakiś sposób ponosi odpowiedzialność. Bo nie aplikuje lekarstwa, żeby nie było wojen. A jeśli ktoś jest, kochani, miejcie świadomość, co wy robicie. Będąc dzisiaj w świątyni, tu czy w wielu miejscach, świątyniach w Polsce. To dlatego Hiacynta, kiedy żegnała się z Łucją, mówiła: już niedługo pójdę do nieba. Łucjo, powiedz wszystkim ludziom, że Bóg daje nam łaski za pośrednictwem niepokalanego serca Maryi, że ludzie muszą je uprosić przez to serce, że serce Jezusa pragnie, aby obok Niego wielbiono niepokalane serce Maryi. Niech proszą o pokój niepokalane serce Maryi, bo Bóg temu sercu powierzył łaskę pokoju dla świata. Dziecko zrozumiało, że jeśli Maryja, przez nią możemy otrzymać dar pokoju, to wie, kogo ma prosić. Jeśli Maryja jest królową pokoju, jeśli mamy prosić Matkę Bożą Różańcową, bo w jej ręce Bóg złożył tą łaskę, to są jej ostatnie słowa, kiedy opuszcza Fatimę i jeszcze raz przypomina Łucji, by nie zapomniała, o czym ma mówić ludziom. Bóg temu sercu powierzył łaskę pokoju dla świata. To my dzisiaj przez to serce wołamy, bo wiemy, gdzie mamy prosić. Jeśli pójdę po leki, znamy tą bajkę o kaczce, dziwaczce, łaziła wszędzie, tylko nie tam, gdzie trzeba. I wielu dzisiaj tak łazi. Szukają rozwiązań. A ono jest. Od 105 lat. Pewnego dnia przyszłam do jej domu, pisze Łucja o Hiacyncie, żeby trochę z nią pobyć. Znalazłam ją siedzącą na łóżku, bardzo zamyśloną. Hiacynto, o czym myślisz? Myślę o wojnie, która przyjdzie. Umrze tylu ludzi i prawie wszyscy pójdą do piekła. Wiele domów zostanie zrównanych z ziemią i wielu księży zostanie zamordowanych. Zobacz, ja idę do nieba. A ty, kiedy zobaczysz w nocy to światło, o którym ta pani mówiła, także uciekaj do nieba. Hiacynto, czy ty nie wiesz, że nie można uciec do nieba? To prawda, że nie możesz. Ale nie bój się, bo ja w niebie będę bardzo dużo się modlić za ciebie, za Ojca Świętego, za Portugalię, aby wojna tu nie przyszła i za wszystkich kapłanów. I jak potem pisze Łucja, skoro w Portugalii nie było wojny, to można sądzić, że Hiacynta w niebie pamiętała i modliła się i dołożyła na pewno kolejne ziarenko,
żeby uprosić przez Maryję łaskę pokoju dla świata. Wojna była na całym świecie. Nie była tylko na tym cyplu Europy w Portugalii. Zadziwiające. I teraz zapraszam was, kochani, popatrzcie na te słowa. Mamy tą okładkę książki Przesłanie z Fatimy. To z tej książki, to są prawie ostatnie słowa, które Łucja pisze już po pierwszej, po drugiej, po czasach komunizmu, po wojnie w Hiszpanii, pisze o kolejnej wojnie. To posłuchajmy, co pisze. To są jej ostatnie słowa. Po tym wszystkim jeszcze są ślepi, którzy nie widzą albo nie chcą widzieć i mówią, jednakże istnieją wojny na tym świecie poza jedną. A nasza Pani obiecała pokój. Tak, nasza Pani obiecała pokój, jeśli chodzi o wojny rozpętane na całym świecie przez ateistyczny komunizm, nie uwzględniając wojen domowych, które zawsze były i będą do czasu, aż Bóg zechce przemienić świat, jak powiedział Jezus Chrystus, w nową ziemię i nowe niebo. Wielu mówiło, patrzmy na zachód, tam zgnilizna, co się na zachodzie dzieje. Bóg mówił o Rosji, o biednej Rosji, którą trzeba ratować, modlić się, wynagradzać, by się nawróciła. Bo przez ateizm rodzą się najgorsze wojny, które nie szanują żadnej świętości. Wojny będą, ale chodzi, że Matka Boża po to przyszła, żeby nas ocalić przed tą wojną, która pochodzi, ma swoje źródło w komunistycznym czy ateizmie komunistycznym. Ale powiedziała również o wojnie atomowej. To są te następne słowa. Do tego momentu widzę w przesłaniu przygotowanie do uwolnienia ludu Bożego od, jak przemawiał Pius XII, największej herezji, jaka pojawiła się na świecie przez wszystkie czasy, dotykającej wszystkie krańce świata. Przesłanie przygotowuje nas do niebezpieczeństwa wojny nuklearnej, atomowej, która mogłaby zniszczyć dużą część jego dzieła stworzenia i odkupienia, ludu Bożego, powołanego do życia wiecznego. Nie ma powiedziane, że będzie wojna. Jest powiedziane, że Maryja przyszła po to, żeby nas ocalić. Przesłanie przygotowuje nas do niebezpieczeństwa wojny. Wojny nuklearnej, która mogłaby zniszczyć dużą część jego dzieła stworzenia. To dlatego Maryja przychodzi. To dlatego czyni taki spektakularny znak, że od początku w Fatimie nikt nie ma wątpliwości, bo 100 tysięcy ludzi widzi, że to Bóg jest reżyserem. I od początku to się już nikt nie, można powiedzieć, nie rozwodzi, czy ta Fatima jest prawdziwa, bo od początku Fatima się rozlewa po całym świecie i głosi nadzieję, która płynie z niepokalanego serca. Więc to są wszystkie słowa, kochani. Nie ma więcej słów w tych wszystkich książkach, które Maryja mówi o pokoju czy o wojnie. To są wszystkie słowa. Nie mówi, że będzie, jaki będzie scenariusz. Mówi tylko, że przychodzi, by nam pomóc. Przygotowuje nas do niebezpieczeństwa. Pomyślcie sobie dzisiaj, moi drodzy, gdyby nie było Fatimy, nie było mowy o nawróceniu Rosji, że będzie pokój i triumf niepokalanego serca, to przypuszczam dzisiaj, byśmy dostali może szału, patrząc, co nam grozi, co mówią w mediach. A jeśli wierzymy, że ta Pani była w Fatimie, to kochani, czego się bać? Róbmy tylko tyle, o co ta Pani prosi i wiedzmy, że na pewno przyjdzie pokój, na pewno Rosja się nawróci i na pewno przyjdzie zwycięstwo nad wszelkim złem. Tylko trzeba zrobić to, o co ta Pani prosi. Więc jeśli robimy, kochani, nie będzie końca świata. Jutro czy pojutrze. To tylko Bóg wie. Jeśli zaplanował jutro, to On będzie jutro. Ale to się wszystko jeszcze ma wypełnić. A zanim się to jeszcze nie wypełniło, to więc
Mobilizujmy się, kochani, żeby inni również dołączyli się, by w ten dzień żeby byli przy sercu Maryi. Bo Maryja mówi jasno, jeśli ludzie me życzenia spełnią. A więc za każdym razem, gdy jest mowa o wojnie, Maryja również mówi o nawróceniu Rosji. I dziś nagle mówi się o Chinach. Tak jak wcześniej, zamiast modlić się o nawrócenie Rosji, ciągle wskazywano na Zachód. Nam trzeba jednego, moi drodzy, wierności, by słuchać Maryi, sięgać do właściwych źródeł, nie sięgać do internetu, bo nie zawsze tam wszystko, to, co tam się znajduje, jest prawdziwe. Tam czasem więcej sensacji, aniżeli prawdy. Trzeba słuchać Boga i Maryi. Nie na podstawie tych wszystkich medialnych sensacji ustalać strategię działania. Ona już jest znana. To bądźmy razem, kochani. I bądźcie apostołami, żeby inni też przestali narzekać, bać się, tylko jeśli jesteśmy wierzącymi, razem jak dzieci wypełniać to, o co prosiła. Wam wszystkim wielki honor, Bóg zapłać za waszą dzisiaj obecność, kochani. Za kolejną pierwszą sobotę. I nie ustawajcie. Co daj, Panie Boże. Amen.